Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bym chciała Wam zrobić filmik, o który bardzo dużo osób mnie prosiło, a mianowicie co mam w swojej paletce z firmy MAC i co się z nią stało. Nie wiem czemu bardzo dużo osób właśnie się interesowało, jak moja paletka uległa zniszczeniu. No i już Wam to tłumaczę. Półtora miesiąca temu wyprowadzałam się do swoich znajomych, bo miałam zajmować się ich kotem i niektórzy na pewno zauważyli, że przez jakiś czas filmiki były nagrywane w troszeczkę innej scenerii. I tego dnia, kiedy się przeprowadzałam, nie wiedziałam tak naprawdę, ile mam ze sobą wziąć rzeczy. I w ostatniej chwili zdecydowałam się, że jednak wezmę swoją paletkę też, ale że już wszystkie torby były wypchane, to wzięłam paletkę pod pachę i miałam takie jeszcze jedno pudełeczko, które niosłam ze sobą. Padał deszcz, niestety paletka wyścignęła mi się spod pachy i wszystko się rozsypało na chodniku. Cienie się generalnie zmieszały i ja w tym momencie byłam tak zła i na siebie, i że nie zajęłam się tą paletką troszeczkę lepiej i po prostu ja ją z powrotem zaniosłam do domu i nawet nie chciałam jej dotykać, nie chciałam zaglądać, bo się po prostu bałam, jak to się w ogóle skończyło. Co się okazało, nie było tak strasznie. Część cieni uległa zniszczeniu, nie powiem, że nie, i tutaj możecie zauważyć. Cieniem głównym, który przyczynił się do największych strat, jest ten krystal, o którym Wam zaraz powiem. No ale to nie o tym będę mówić, powiem Wam o generalnie, co znajduje się w mojej paletce i ceny i takie inne ciekawostki z życia paletki MAC. To jest paletka, która mieści w sobie 15 cieni. I taka ciekawostka z tego, co słyszałam, to też cienie z Inglota tutaj bardzo ładnie nam się wejdą. Tą część można wyjąć i tych cieni można włożyć tam więcej. Paletka jest magnetyczna, nie ma lusterka. I sama paletka kosztuje 11 funtów, a taki wkład pojedynczy do takiej paletki kosztuje funtów 9. I to jest akurat satin top. Kolory Wam będę mówić za sekundkę. I to jest akurat cień, który ja sobie przetransportowałam z takiego opakowania, które wygląda tak. Tutaj widzicie, mam jeszcze ten plastik z klejem, jeszcze klei się nawet klei. Z tyłu odkleiłam nalepkę, żebym widziała, który to jest cień. I taki pojedynczy cień kosztuje 11 funtów i od takiego cienia zaczynałam. I nie jestem pewna na 100%, nie chcę kłamać, i to byłby albo brulé, jeśli się nie mylę, jeden z moich pierwszych cieni, albo ten właśnie krystal, który zakupiłam ze względu na swoją koleżankę. Tak wygląda opakowanie tej paletki 15 cieni, a tak wygląda opakowanie tego pojedynczego wkładu. Oprócz tego MAC ma też taką paletkę, która też jest magnetyczna i tam mieści w sobie 4 cienie i ta paletka kosztuje 5,50 i działa na tej samej zasadzie i ta jest bardzo wygodna, gdyż idealna na podróże. Wybierzamy sobie 4 kolory, które nam się najbardziej podobają i możemy je zabrać ze sobą. Na pewno na początek polecam coś takiego i możecie właśnie wybrać sobie kolory, które najbardziej Wam pasują, które najbardziej Wam się podobają. Ja też właśnie zaczęłam tak kompletowanie swojej kolekcji. Muszę Wam powiedzieć, że cienie z MAC-a są troszeczkę inne od cieni z innych firm. I oczywiście można znaleźć coś tańszego, nie mówię, że nie. Ale wydaje mi się, że niektóre cienie MAC-a po prostu są tak unikalne i mają przepiękne kolory i dlatego może właśnie warto raz na jakiś czas spróbować sobie właśnie czegoś takiego. Powiem Wam, że waga tego cienia to jest 1,5 grama. Czyli jeżeli porównamy ich do cieni na przykład Inglota, to na pewno te okażą się o wiele droższe. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja cienie Inglota nie znalazłam w nich takich kolorów, które znalazłam w paletce w całej gamie kolorystycznej z firmy MAC. Dlatego postanowiłam, że skupię się na niej. I paletkę wypełniłam. Oprócz tego mam 2 dodatkowe cienie, które używam niezbyt często. I teraz właśnie zaraz Wam powiem, co w niej się mieści. I zrobię Wam też swatch, czyli pokażę na swoich paluszkach, jak wyglądają te kolory na skórze. I muszę Wam powiedzieć, że skomplikowanie tej paletki zajęło mi praktycznie rok i w tym momencie jestem naprawdę w zupełności usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi o jej skład i nie przypuszczam, że mam ochotę na coś nowego, ale wiecie, nigdy nie mówię, nigdy nie mów nigdy, zobaczymy jak to będzie, ale na razie nie planuję zakupu więcej paletek i tym bardziej więcej cieni. I jeszcze mogę Wam powiedzieć, że przy zakupie tych kolorów sugerowałam się między innymi dziewczynami, które zrobiły właśnie recenzje różnych kolorów na YouTube. Konsultowałam się z Miss Vintage, konsultowałam się także z Joy the Dreamer, gdyż wiem, że one posiadają bardzo dużo właśnie kolorów z firmy MAC i też są jej miłośniczkami. A część kolorów wybrałam sama
i po prostu bardzo mi się spodobało i naprawdę nie żałuję swojego wyboru. No i teraz, żeby już nie przedłużać tego straszliwie, zaczniemy. Pierwszy kolor, które posiadam. Moja paletka, zwróciliście uwagę, że jest w dość naturalnych kolorach i gdyż ja nie lubię niebieskich kolorów i takiego u mnie nie znajdziecie raczej. Planuję w ogóle też siostrze na święta Bożego Narodzenia zrobić taki prezent, właśnie kupię jej taki taką czwóreczkę, taki quad i ona prosiła mnie jakieś fiolety i też niebieskie kolory, nie wiem, mam nadzieję, że jej zdążę to wyperswadować tą ideę. No ale nieważne. Pierwszy kolor, który bardzo lubię, to jest kolor, który się nazywa brulé i to jest kolor skóry, który ja naprawdę bardzo lubię. To widzicie, ja też go przetransportowałam i on wygląda w ten sposób. Niektórzy uważają, że to jest to kolor zbędny. Ja mogę Wam powiedzieć, że używam go praktycznie codziennie i nie znalazłam, nie mówię, że nie ma, ale nie znalazłam w tym momencie nic, co by mogło, jak gdyby ten kolor mi zamienić, dlatego bardzo, bardzo go lubię. Jeden z moich ostatnich zakupów to jest kolor, który się nazywa Omega. I to jest kolor, który używam do przyciemniania swoich brwi. I ten kolor też jest bardzo ładny. To jest matowy, lekki brąz, który też jest bardzo fajny do tego, żeby na przykład zaznaczyć sobie załamanie troszeczkę. Ale ja go używam do przyciemniania brwi. Nie wiem, wydaje się tutaj jasny, ale wygląda idealnie na moich brwiach, także bardzo się cieszę z tego koloru. Kolejny kolor, który też codziennie praktycznie używam i on nie chce mi się wyciągnąć, nie wyciągnie się. To jest kolor nylon. I to jest... też można powiedzieć, że taki kolor można znaleźć gdziekolwiek indziej, bo to jest po prostu rozświetlacz w kolorze złota. Ale konsultowałam się z panią i właśnie na przykład Miss Vintage polecała mi kolor Rice Paper. Rice Paper jest troszeczkę bardziej chyba żółty i ona mi powiedziała, że bardziej pasuje, i tak samo stwierdziłam, że bardziej pasuje, o wiele ładniej wygląda na przyciemnych karnacjach, że ja mam dość jasną karnację, dlatego wybrałam sobie ten i jest naprawdę idealny, jeżeli chodzi tutaj przy w kąciku albo pod łukiem brwiowym, po prostu marzenie, dlatego jestem też bardzo zadowolona i jego się używa minimalną ilość, naprawdę nie polecałabym go na całą powiekę, gdyż to będzie wyglądało troszeczkę, tak wiecie, tanio i niezbyt. Kolejny kolor, który jest jednym z moich ulubionych, to jest Naked Lunch i Naked Lunch to jest taki delikatny róż, który wygląda naprawdę świetnie na całej powiece. Można go mieszać z naprawdę bardzo dużą ilością innych kolorów i wygląda moim zdaniem fantastycznie i naprawdę jest jednym z moich ulubionych cieni, który używam też praktycznie codziennie. Kolorem, który typowo ściągnęłam z internetu, to jest All That Glitters i oczywiście znacie wszyscy pewnie użytkowniczkę o tym niku YouTube'owym i to jest kolor bardzo podobny do Naked Lunch, ale troszeczkę bardziej nasycony, troszeczkę bardziej intensywny, może troszeczkę bardziej perłowy. Ja Wam opisy podam na dole, bo on niektóre oczywiście mają różne wykończenie. Ja to wszystko Wam napiszę na dole, który kolor, jakie ma wykończenie. Ściągnę to po prostu ze strony internetowej z Maca. I kolejny kolor, który mogę powiedzieć, o ten kolor mogę winić... Nie, tego nie mogę winić, tego muszę siebie winić. To jest kolor, który się nazywa Era. I to jest kolor, który zakupiłam właśnie pod wpływem pani ze sklepu. I to jest, on wygląda tak. To jest piękny, delikatny brąz, który tutaj niestety nie wydaje się jako brązowy kolor, ale to jest piękny, delikatny brąz, który naprawdę pięknie wygląda do takiego naturalnego, bardzo smoky eye. Teraz muszę zmienić ręce. Moja paletka cały czas jest troszeczkę pokruszona od tego cienia Crystal, który cały czas się niestety kruszy. Kolejny kolor, i to już jest wina Miss Vintage, to jest patina. I nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo to byłoby kłamstwo. I ten to już też jest delikatny brąz z poświatą złotego koloru. Naprawdę przepiękny i bardzo unikatowy kolor. Kolejny, których przypuszczam wszyscy znają i to jest jeden z najbardziej popularnych kolorów, jeżeli chodzi o MAC, to jest Satin Taupe. I Satin Taupe to jest naprawdę bardzo ciężki kolor do opisania, ale jakże piękny. Patrzcie, jak pięknie wygląda właśnie z tą patiną. To jest połączenie brązu, fioletu, srebra, złota, naprawdę dużo różnych innych kolorów i uwielbiam ten kolor, naprawdę, szczególnie właśnie jesienią. Kolejny kolor to Sable. Pokażę Wam, tak wygląda, to jest Sable, a
Tak wygląda kolor. I on się prezentuje w ten sposób. Jak porównacie go tutaj do tego Satin Top, to widzicie, że to jest brąz z delikatną odcieniem różu, złota, miedzi. Bardzo, bardzo ładny kolor. Kolejny kolor w mojej palecie to Twinks i to jest kolor, który kupiłam dzięki pani ze sklepu MAC, gdyż ona mnie do tego namówiła i to jest brąz, dość ciemny brąz. Myślałam o innym, malcz bodajże, ale nie zdecydowałam się na niego, bo tamten jakoś tak nie komponował się z moją skórą tak dobrze jak właśnie ten Twinks. I możemy właśnie, mieszając albo tą patinę z tymi, naprawdę można uzyskać bardzo ciekawe efekty w zależności od tego, jaki makijaż chcemy uzyskać. I na kciuku pokażę Wam jeden z moich też ulubionych kolorów, który się nazywa Woodwinked. Pokaż się. Woodwinked. I Woodwinked to jest przepiękne złoto, takie szlachetne złoto, które idealnie pasuje do opalonej skóry i naprawdę ten cień wystarczy nałożyć na całą powiekę, rozsmarować go delikatnie i naprawdę daje wspaniały, wspaniały efekt. Ja zaraz do Was wracam, bo muszę umyć swoje palce. Kolejny kolor to Antique. I to jest miedź. Dość bogaty kolor, który przepięknie wygląda z niebieskimi oczami, albo jeżeli ktoś ma jakiekolwiek odcienie właśnie niebieskiego w swoim oku, przepięknie wygląda naprawdę i ślicznie uwidacznia kolor tęczówki. I to jest taki kolejny kolor, który naprawdę się fenomenalnie spisuje w mieszance z resztą kolorów, które posiadam. Na przykład z Naked Lunch albo z All That Glitters, z wszystkimi. I to jest dość ciemny kolor, który się nazywa Sketch. I Sketch wygląda tak. On tutaj się wydaje matowy, ale on ma delikatne drobiny. I to jest taki ciemny dość fiolet, w ten sposób wygląda, taki może oberżyna bym powiedziała bardziej. MAC w swojej kolekcji ma dwa, nie więcej niż dwa kolory, które się nazywają Duochrome i one mają tak jak gdyby podwójne dno, że tak powiem. Jeden z nich to jest kolor Vex i jak się go weźmie na początek, to on się wydaje, że jest taki zielony, śmieszny kolor. Ale wystarczy go rozetrzeć i ten kolor robi się różowy. I naprawdę daje ciekawe, ciekawe wykończenie na oku. I w zależności od tego, jak będziemy rozcierali ten cień, to otrzymamy taki efekt. Jeżeli chcemy tylko delikatnie rozetrzeć, to otrzymamy kolor ten właśnie zielony, a jeżeli go mocniej rozetrzemy, będziemy mieli kolor różowy. I drugi cień z tej samej właśnie serii, który posiadam, się nazywa Club. I to jest kolor, którego za bardzo nie używam, ale muszę się do niego chyba bardziej troszeczkę przełamać. I to też jest właśnie Duochrome. I ten z kolei jest bardzo ciekawym, tutaj się wydaje, brązem, ale widzicie, on wpada w zieleń. I jak rozsmarujemy go, to zaczyna nam się robić, pokazać też czerwony odcień tego koloru. Nie wiem, to naprawdę wspaniale wygląda, ale też lepiej na osobach, które mają troszeczkę ciemniejszą karnację niż ja. I teraz Wam pokażę cień, który przyczynił się właśnie do zniszczenia generalnie całej mojej paletki, bo to on cały czas zostawia ślady swojej osobowości na niej. To jest kolor Crystal, który kupiłam dzięki mojej koleżance, która miała kiedyś właśnie taki makeover w MAC-u i właśnie pan jej stylista poleci ten kolor. To jest taki wrzosowy, delikatny kolorek, który też właśnie super wygląda z kolorem Sketch i bardzo go lubię, naprawdę bardzo go lubię. Tutaj go roztarłam. Na palcu wygląda w ten sposób. I ostatni kolor, który posiadam, i on mieszka sobie w tej paletce małej, gdyż nie zasłużył na to, żeby być w tej dużej. I to jest kolor, który chyba żałuję najbardziej, że posiadam. I to jest kolor Print. To jest szary kolor, który niby miał być takim właśnie pięknym, nie wiem, tutaj czy zwrócicie, widać te drobiny delikatne, ale powiem Wam szczerze, że on jest troszeczkę taki zwykły i brudny. Nie wiem jak to określić, ale nie jestem zadowolona z tego koloru i używam go najczęściej, po prostu delikatnie biorę na pędzelek skośny i rysuję nim sobie kreskę tuż nad linią rzęs,
bo jakoś nie potrafię, rozciera się jakoś niezbyt dobrze w porównaniu do tych innych cieni i nie znalazłam na niego jak na razie jeszcze innego użycia. To jest wszystko. Jak zauważyliście, moja paleta jest dość naturalna i tych cieni używam codziennie. Najbardziej, mówiłam wam, używam koloru Brulé, tego do brwi Omega, tego Naked Lunch i mieszam później z jakimś takim troszeczkę ciemniejszym. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość i że mój filmik wam się spodobał i że albo was zachęciłam do zakupu jakiegokolwiek cienia z maka, albo was zniechęciłam, ale raz na jakiś czas wydaje mi się, że można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa i właśnie taki cień, który wygląda zupełnie inaczej niż jakiekolwiek cienie na rynku. Przynajmniej ja się z takimi nie spotkałam. Ja żegnam was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Na razie, pa!